Wiele osób po wprowadzeniu DJI na rynek postanowiło od razu kupić nowy ten zestaw combo DJI FPV, dron plus gogle i aparatura. Ale tak naprawdę, jak popatrzymy realnie na to, to jest trochę jak z dzieckiem, które uczy się chodzić lub biegać. Ja bym powiedział, że na pewnym etapie chodzić, a na pewnym etapie też biegać. I teraz wyobraźcie sobie dziecko, które nie przewróci się, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Znaczy, nie chciałbym tu absolutnie żartować, tylko to jest taka sama analogia. Jeżeli kształcimy nową umiejętność, to nie ma opcji takiej, żeby nie było kolizji. Czyli przewrócimy się albo potkniemy, stracimy równowagę. I tu, jeżeli chodzi o FPV, o ile latamy jeszcze w trybie tym Horizon czy Angle, to jest taki tak zwany cruising, bez żadnych manewrów. To jest dosyć podobnie jak się lata w trybie sportowym Maviciem, tylko trzeba pilnować oczywiście wysokości, bo tutaj nie ma attitude hold, czyli nie mamy trzymania wysokości. Czyli trzeba tak delikatnie ruchy wykonywać i dobierać konfigurację drążków, żeby nam dron nie spadł, albo żeby nam nie poleciał w bok, czy do góry nie zrobił fikołka. No jeżeli jest to tryb ten, po prostu ten leveling, to nam nie zrobi. Ale można wpaść w przeszkodę lub dużą prędkość zachować i jest parę takich rzeczy. Więc dobrym pomysłem na to jest właśnie zakupienie tego tiny hołka czy tiny łupa, takiego jak pokazywaliśmy, ze względu na to, że jego można rozbijać i można nauczyć się, jak on faktycznie reaguje. I odniesienie jest dosyć podobne. Dynamika jest mniejsza, czyli nie lata tak dynamicznie. Masa, którą ma i ciąg jest mniejszy, czyli szkód nie narobimy, bo możemy latać i gonić kota nawet, a jednocześnie nauczymy się już tego, że jak przesiądziemy się na większą maszynę, to nie zajmie nam tak dużo, to ten przeskok będzie naprawdę niewielki. Równolegle powinniśmy rozwijać symulator. Podam przykład. Spróbujmy zrobić coś precyzyjnego lewą ręką. Wydaje nam się, że znamy życie, że już żyjemy dość długo na świecie, ale spróbujcie takie pewne rzeczy robić lewą ręką, które robicie zawsze prawą. Zupełnie inaczej. Obsługiwać sprzęt na przykład, telefon, cokolwiek, samochód, przesiąść się na lewostronny ruch z kierownicą po prawej stronie. To wszystko jest inne. Dlatego symulator jest podstawą i on pomaga na taki płynny przeskok i w ogóle przyjęcie zarówno pamięci mięśniowej, jak i przejęcie reakcji mózg, ręka. I tak. Symulator jest nieodłączny. On nam zapewnia dwie albo trzy rzeczy. Po pierwsze, możemy trenować długo. Jeżeli chcemy trenować na kładzie takim, to musimy wiedzieć, że będziemy mieli bardzo ograniczony czas na treningi, a długi czas na ładowanie. Więc symulator w tygodniu może być ciekawą opcją. Wracamy z pracy, po obowiązkach, mamy pół godzinki dla siebie, tak? To ciach, symulator. Bo już, żeby polatać, jak jest ciemno, zimno, albo mamy nie rozładowane akumulatory, jest ciężko, więc warto zainwestować. Inwestycja w symulator to jest około 20-30 dolarów, mniej więcej, około 100 zł. I jeżeli ktoś decyduje się, ja poleciłbym tutaj Velocidrone, bo ja Lexi uczy latania na symulatorze i jej kanał co tydzień pokazuje. Dzisiaj był, prawda? Odcinek. Tak, dzisiaj mamy dzisiaj egzamin. Był odcinek z Velocidrone. Tak. Teraz bardzo proszę Ciebie o komentarz do symulatorów. Tak, jeżeli chodzi o symulatory, proponowałabym nie brać na PS ani na Xboxa, ze względu na to, że nie możecie podłączyć swojego kontrolera. To jest zupełnie inna pamięć mięśniowa niż ta, jaką byście wyrabiali sobie na swoim normalnym radiu. Tak więc na komputer najlepiej. Velocidrone jest najlepszy według mnie. No sorry, jeżeli chodzi o racing, jeżeli chodzi o freestyle, to nawet bardziej lubię lift-offa, ale właśnie jak już Rafał wspomniał, na Velocidrone ja robię lekcje, na których właśnie tłumaczę, którymi drążkami ruszać, dlaczego, i szeruję również całe mapy do gry, dzięki którym wy możecie też ćwiczyć, tak więc jest to coś w stylu uczysz się i trenujesz na jednym miejscu. Derel i DCL są bardzo skupione na tym, żeby graficznie dobrze wyglądały. Tak. Orka też zrobiła swój symulator, którego możecie ściągnąć na Steam i on jest darmowy. Tak więc jeżeli nie chcecie wydawać żadnych pieniędzy, on jest darmowy. Co to znaczy na Steam? Czy...
Steam jest platformą do gier. Aha, rozumiem. Dobrze. Jeszcze to jest coś tyczy Netflixa dla gier. Tak. DJI też ma swój symulator. Jest dość ciekawy i też ma opcję trzeciej osoby, czyli możemy albo siedzieć za sterami, albo obserwować z tyłu, jak ten dron leci, czyli trochę tak bardziej jak gra, ale też jest taka opcja. I symulator jest naprawdę, potrafi nam dużo zaoszczędzić frustracji. Chyba frustracje są takie najważniejsze, bo Forza to jest jedna rzecz, pieniądze są jedną rzeczą i to, że bezpieczeństwo, bo to jest też ważne, żeby na początku nie zrobić sobie czy komuś krzywdy. Jak wylecimy takim pięciocalowym kładem, to tak jakbyśmy lecieli kosiarką taką poważną, tak, czy jakąś sieczkarnią, która może zrobić naprawdę poważne szkody. I też symulatora używają zaawansowani piloci, ja latam symulatorem przynajmniej 2 godziny dziennie. No proszę, no to kurczę, już wiemy jak to jest. Też pomaga zachować formę, bo jeżeli latamy często, nawet fizycznie, to symulator pozwala nam na to, że jesteśmy niezależni. W każdej chwili w nocy możemy, jak jest zimno, pada ten symulator. I on pozwala też bardzo szybko osiągnąć progres. O tym trzeba też powiedzieć, że postęp w symulatorze jest naprawdę niesamowity. To widać, jak ktoś lata na symulatorze lub nie lata. Można dopasować sobie tam oczywiście do pewnych granic, bo ja widzę, że głównie jest albo freestyle, albo racing, więc z CineWhoopem już trzeba będzie się troszkę przestawić na latanie precyzyjne, bardziej takie delikatne, o mniejszym ciągu. I trochę inaczej, jeżeli chodzi o akrobację. Natomiast dużo daje symulator, ja mogę powiedzieć. Tak 70% odzwierciedla, w moim przypadku, być może Lexi powie, że w 100%, ale ja powiem, że w 70% nie odzwierciedla życie. Aczkolwiek, że na przykład jeżeli zakładam GoPro i chcę nagrać loty, to wtedy jest mi tak bardziej ciąży ten dron, ten kład. Jeżeli zdejmuję GoPro, lata mi się łatwiej, nawet same manewry, łatwiej się zamyka, płynniej, więc to też wszystko zależy, jaki mamy akumulator, bo tutaj czy wieje wiatr na przykład, czy latamy z GoPro, więc są przeróżne czynniki, które wpływają na to, jakie jest odniesienie symulatora do życia. Natomiast mogę powiedzieć, że co najmniej 70% to jest odzwierciedlenie. Dużo mi daje symulator. Jeżeli ćwiczę sobie na przykład jakąś sztuczkę albo manewr, ja widzę, że bardzo szybko jestem w stanie w ciągu 2-3 dni wyprowadzić ją dzięki symulatorowi. A gdybym nie ćwiczył na symulatorze, to bym tego nigdy nie wprowadził, bo bym wiedział, że przewrócę się, czy że zniszczę drona. Bo trzeba na przykład 20-30 razy na symulatorze się rozbić, żeby ten manewr dopiero nam wyszedł. Więc zobaczcie, że wracając do prezentacji, zobaczcie, że ten pomysł, że ktoś zaczyna latać DJI-em, a ja mówię, że to nie jest jeden raz, przepraszam, że tak skaczę po tych slajdach, ale to nie jest jeden raz, gdzie nam care, wykupimy sobie ten care, czy naprawimy za 600 zł, tylko to jest 20, 30, 50 rozbić i symulator to jest właśnie to, że tyle rozbić nam gwarantuje bezkarnie i że też nie musimy zwracać uwagi na zniszczenie akumulatorów. Czyli możemy sobie latać i nam się nie czerpie akumulator. Czyli to jest taka bezkarna forma ćwiczeń. Dokładnie. Proszę, słowo końcowe na temat symulatorów. Następne lekcje. Do it. Czy twój cykl będzie co tydzień, czy na razie to jest taka seria? Co czwartek. O 7 wieczorem. Mhm. A następne tygodnie też, będzie to cały czas. Tak, cały czas jest. Aha, no to fantastycznie. Dobrze. Są też tutoriale, można od podstaw poznać symulator. Velocidrone też, ja oglądałem taki brytyjski tutorial, na początku pokazują, jak sobie drążki wyświetlić, bo tam możemy też wyświetlić sobie ruchy drążkami, a można wiele ciekawych rzeczy zrobić. Tak, to też właściciel Velocidrone robił, więc to jest prosto z źródła. Świetnie. Fajnie, dobrze. I teraz końcówka, ostatni slajd przed sesją pytań i odpowiedzi. Czy budować, czy kupować?